W rekordowym 2011 roku Kevina samego w domu obejrzało w święta 5 milionów Polaków. Już od ponad 30 lat trudno wyobrazić sobie gwiazdkę bez komedii familijnej o zaradnym ośmiolatku. Dlaczego film zdobył u nas taką popularność? Kevina samego w domu Polacy pokochali do tego stopnia, że wysyłają do stacji telewizyjnych petycje, gdy nadawcy zapowiadają rezygnację z dorocznej emisji. Rezolutny ośmiolatek o zawadiackim uśmiechu to przy wigilijnych stołach gość milej widziany niż zbłąkany wędrowiec, dla którego zostawia się puste miejsce. Film do amerykańskich kin trafił w połowie listopada 1990 roku. Zarobił ponad 17 milionów dolarów w jeden weekend. Na szczycie listy przebojów Utrzymał się przez 12 tygodni. Do polski przebój dotarł dwa lata później w sam środek transformacji ustrojowej. Trafił na podatny grunt sprzedając amerykański sen przewiązany kokardką. Pod choinką znaleźliśmy spełnienie marzenia o dostatnim życiu. Rodzina Macalisterów jest tak zamożna, że może sobie pozwolić na utrzymanie piątki dzieci. Mieszka w wypasionej willi na przedmieściach Chicago. A do Paryża leci pierwszą klasą. Mama Kevina nosi kamelowe płaszcze Maxmary, a tata budrysówkę Burberry. Dom z Kevina wygląda, jakby gwiazdka trwała tu cały rok. Tapety z ornamentami, czerwona pościel oraz domownicy ubrani w kraciaste piżamy powodują, że ta aspiracyjna estetyka aż się prosi, żeby powtórzyć ją jeden do jednego we własnych mieszkaniach. Film ma już ponad 30 lat. Kiedy w 2010 roku telewizja Polsat próbowała go nie wyświetlić, protest objął podobno 90 tysięcy ludzi. Po raz kolejny okazało się, że tradycja to coś zupełnie innego niż się nam wydaje. Nie da się ukryć, że to coś, co jest głęboko w nas. Wracamy wciąż do Kevina głównie dlatego, że pokolenie, które dziś kształtuje kulturę przeżywania świąt, jest tym samym pokoleniem, które nasiąknęło pierwszymi wyświetleniami opowieści o chłopcu pominiętym przy świątecznym wyjeździe. To kultowe już dzieło jest dla nas przykładem kina nostalgicznego, co zakrawa na paradoks, zważywszy, że nie w pełni oddaj realia, jakie znamy z kultury naszego kraju.